w rolach głównych. Kobieta Judasz, odcinek 29. Nie uda nam się. Zakleszczyło się, nie damy rady. Posłuchaj, nie poddamy się. Spróbuj. Ty masz szczuplejsze ramię. W porządku. Ale jesteś pewien, że tam są pieniądze? A może to pułapka? Ładna mi pomoc. Nie dam rady. O nie. Już późno, a jutro musimy wcześnie wstać i brać się do roboty. Jutro musimy uporządkować wszystkie informacje. Sporo ich mamy. Co z tobą? Nie jesteś śpiąca? Nie wiem. Dziwnie się czuję. Mam takie dreszcze. To miłość, moja droga. Myślisz? Boże. Muszę się czymś posłużyć. Boże, to jest we krwi. A może to kobieta Judasz? Dziwny zapach. Zapalcie światło. No, idź już. Hey,
To był ojciec Sebastian. Stał przy oknie i patrzył na mnie. Jesteś pewna, że to był on? Czego on chce? A może to twoja wyobraźnia? Nie, to był on. Tak jak wtedy, gdy usiadł na moim łóżku. Pomóż mi. Co się stało? Pomóż mi. Zdejmij te beczki. Zostawimy światło na noc? Jasne. A może zgasimy i zobaczymy, co się stanie? To idź i zgaś światło. Ja? Tak. No idźże. Nienawidzę was. No i co? Nic. Odszedł. To chodźmy spać. Znowu pojawił się w oknie i mnie wzywa. Wyciągnij mnie stąd. Pomóż mi. Wytrzymaj, proszę. Boli. Już. Jeszcze chwila. Wyjdziemy z tego. Jestem z tobą. Zaraz sobie poradzimy. Spokojnie. Poszukam pomocy. Nie martw się. Dlaczego nam to robisz? Czego on ode mnie chce? Ale ja nic nie widzę. On naprawdę tam jest? Ja też nic nie widzę. Pokazuje na patio. Chcę, bym poszła z nim. Co ja mam robić? Nie idź. A może pójdziemy razem? Pomocy. Pomocy. Niech ktoś mi pomoże. Por favor.
Jest tam, prawda? Co się dzieje? Co on ci mówi? Błagam pomocy. Boże, nie. Pomocy. Dlaczego? Pomocy. Dlaczego mi to robisz? Co się dzieje? Mów, co tu jest grane. Co z wami, dziewczęta? Co jest? Zostało mi jeszcze 1,5 roku. Tylko 1,5 roku. Nie zdążę skończyć mojego projektu. Altagracia na pewno chce podważyć umowę. A wtedy moja praca pójdzie na marne. Oj, Glorio. Nie powinienem się w tobie zakochiwać. Może w innych okolicznościach ty i ja bylibyśmy razem? Kto wie? Tak? Przepraszam, ale przyszła panienka Cordelia. Chcę z panem rozmawiać. Cordelia? Niech wejdzie. Czego ona może chcieć? Co jest? Sagrario. Wybacz mi późną porę. Spokojnie, coś się stało? Nie, ale rzecz w tym, że... Nie chciałam być sama w domu. Co się stało? Mojego wujka Ernesta nie ma i... Mogę tu zostać na noc? Ależ oczywiście, nie ma sprawy. Laura jeszcze nie śpi, zawołajmy ją. Laura, hija, que estás agrario? Laurita. ¿Qué? Laura no está. Co to, nie ma jej w domu? Szefie, przyszłam błagać, by mnie pan nie wyrzucał z pracy. Ależ ja tego nie zrobię. Proszę posłuchać, ja potrzebuję tej pracy. Bo ja utrzymuję całą rodzinę. A moja mama mnie potrzebuje i ona beze mnie nie da sobie rady. Wciąż jesteś moją sekretarką. No dobrze, ale zaprowadź mnie do magazynów. Muszę wykonać pracę na zlecenie z ratusza. Nie, ja tam nie pójdę. Nie chcę już więcej kłopotów. Posłuchaj. Ja muszę zrobić ten reportaż.
Zrób to ze względu na swoją matkę. Ona mnie tak lubi. Ona wszystkich lubi. Jak to? Już dobrze, dobrze, zaprowadzę cię. Zanim przyjdzie szef. Nie chcę kłopotów. W porządku. No to chodźmy. Jeśli ten ksiądz wciąż będzie mi się ukazywał, to ja oszaleję. Dlaczego ja? Właśnie. Ale jesteśmy przy tobie. Umiesz odczyniać czary? Aniby skąd, Petunio. Ona robi to tylko dla zabicia czasu. Ty tylko krytykujesz. Nie wiem, o co chodzi temu księdzu. Nic z tego nie rozumiem, poza tym, że... On chce mi coś przekazać. Co jest? Mamo, co takiego chce ci przekazać ojciec Sebastian? Ukazał mi się wczoraj w nocy i płakał. Jak to płakał? Pamiętasz kwiaty, które wczoraj kupiłam? Zwiędły, a przecież je widziałaś. Chodzi ci o te żółte róże? Tak. Co oznaczają zwiędłe kwiaty? Carlos, dlaczego tak biegniecie? To okropne. Ale co się stało? Zabili Petersita i Morocze. Co takiego? Tam, w piwnicy. Chodźmy. Boże, ale kto mógł ich zabić? I dlaczego? Co się stało? To, że zabiłaś tych dwoje. Oni tu pracowali i zadusiłaś ich tak samo jak ojca Sebastiana. Zajmij się swoimi sprawami. Jestem zaskoczona tym, co mówisz. Czy ty nie masz litości? Biedactwa. Ale dlaczego? Zadzwoń na policję. A ty zawiadom ich rodzinę. Mało ci, że zabiłaś księdza? Musiałaś zabić tych dwoje? Ale dlaczego? Oni mi nic nie zrobili. Myślę, że to przez ten upał. Róże są bardzo delikatne. Tu chodzi o ojca Sebastiana. Boję się, że oszaleje. Nie mów tak. Nie masz się czego obawiać. Ale on płakał, mamo. Chciał mi coś powiedzieć. Po prostu chciał mi coś powiedzieć. Daj spokój z tymi przesądami. Uwierz mi. On chciał mnie ostrzec. Te róże to ostrzeżenie o śmierci. Masz za długi język, więc poradzę ci coś. Nie próbuj mnie oskarżać jak 20 lat temu. Ja cię nie oskarżyłem. Sama się przyznałaś. Byłam młodziutka, a ty i ten policjant zastraszyliście mnie. Powiedziałam wam to, co chcieliście usłyszeć. Ale teraz nie dam się nabrać. I tak ci nie wierzę. Nie obchodzi mnie to. A ty przestań płakać. Poproś Salomona, by tu przyszedł. Nie bądź taka nieczuła. To moja własność i musimy stawić czoło tej sytuacji. No jasne. Ty jesteś właścicielką, prawda? Zgadza się. A ty jesteś na moim terytorium. Więc martwi też są twoją własnością. Nie wiem, kto ich zabił. Może byś to sprawdził.
Widzicie? Wszystko wróciło do normy. Nie ma nic o śmierci, skoro pani tak twierdzi. O Boże! Co jest? Co się stało? Co to było? To tylko radio, spokojnie. Boisz się? Wyłączę je. To pewnie jakieś zakłócenia. Ale to stare radio i nawet nie ma tu baterii. Co? Chyba, że je włożyłyście. Boże, to jakiś żart, to niemożliwe. Boicie się z powodu takiego głupstwa? Mamo, to poważna sprawa. Ten ksiądz chce nam coś powiedzieć. On coś nam mówi. Daj spokój. Gdyby coś się stało, już byśmy o tym wiedziały. Nie mogę złapać Salomona. Co z tobą, Cordelia? Co ci jest? Powiedz, co ci jest? Uspokój się. Altagracia zabiła Petersita i Morocze. Co takiego? Mówisz, że to Altagracia? Tak. Ona była w piwnicach i zabiła ich. Inspektorze, musi ją pan przesłuchać. Jestem pewien, że to ona zabiła tych dwoje. Chwileczkę. Proszę mi nie mówić, co mam robić. Nie rozumie pan, że jej obecność tu jest dziwna? Przecież ona tu nigdy nie przychodzi, a jeśli już, to zawsze są trupy. Dla mnie to oczywiste. Jeśli pan nie... Jeśli chodzi o przesłuchanie, to proszę przesłuchać jego. W końcu to moja posiadłość. Cwana jesteś. Zabiłaś tych dwoje, wiem o tym. A ja chcę wiedzieć, co ty tu robisz. Po prostu wpadłem tu. To wszystko. No mów, że co się stało. Znaleziono dwa trupy w piwnicach Del Toro. Jak to w piwnicach? To jakaś bzdura. Jesteś pewna? Tak. A jednym z nich jest Petersito. Biedny, dlaczego? Był tam stróżem. To ten, którego zepchnięto ze schodów, gdy byliśmy razem w piwnicach. Zabito też Moroczy, sprzątaczkę. Widzisz? To chciał nam przekazać ojciec Sebastian. Chciał mi coś przekazać, stąd te zwiędłe kwiaty. Chciał mi powiedzieć, że ktoś umrze. Ale skąd miałam o tym wiedzieć? Ale dlaczego ja mam z nim iść, skoro podejrzana jest Altagracia? Proszę się opanować. Co tu się właściwie dzieje? Rzecz w tym, że to mnie chcą aresztować. A to ona ich zabiła. Wiesz o tym, co? Spokojnie. Peter opowiadał mi, że widział cię w ślubnej sukni. Dlatego go zabiłaś. Zabierzcie go do biura. Ten chłopak miał dowody przeciwko tobie. Idziemy. Dlatego go zabiłaś. Trzeba zawiadomić ich rodziny. Firma pokryje koszt pogrzebów i zapłaci im odszkodowanie. Mogę wiedzieć, co ty tu robisz? Po co tu przyszłaś? Muszę tu wszystko uporządkować. To jest moje i chcę nad tym przejąć kontrolę. Muszę iść do piwnic Del Toro. Pójdziemy z tobą. O nie. On był naszym przyjacielem. Nigdzie nie pójdziecie. Mamo. Pamiętajcie, co stało się, gdy zmarła Isabel. Możesz znowu zostać podejrzana o ich śmierć, tak jak wtedy. Nie chce mi się wierzyć, że Peter nie żyje. Był naszym kumplem, nie?
Pomagał nam. Właśnie dlatego uważam, że ten wasz film przyniesie wam nieszczęście. Prawda, Santia? Tak. Chcesz powiedzieć, że to ma związek z kobietą Judaszem? Ale nie z Altagracją. To może być niebezpieczne. Niech was Bóg strzeże. To mogło przydarzyć się wam. Przypominam ci, że nie możesz tak nagle przejąć winnicy i wiesz o tym. Nie możesz mi tego zabronić. Firma musi zapłacić rodzinom tych dzieciaków. Nie będziesz wydawać mi rozkazów. Najpierw musisz powiedzieć policji, co tu robiłaś. To moja firma i mam prawo tu przychodzić, kiedy chcę. Odpowiem na każde pytanie, bo się nie boję. Tak więc słucham, inspektorze. Dobrze, pani Altagracio. Chcę pani właśnie zadać kilka pytań. Proszę. Jasne. Co za obłęd? Co tu się dzieje? Biedne dzieciaki. To na pewno jej sprawka. Co jest? Mam coś na twarzy? O co chodzi? Co się dzieje? Nie wiem, jak ci to powiedzieć. Co takiego? Twoja siostra... Co z nią? Ona i Peter Sito zostali zamordowani. Ona nie żyje? Nie. Cordelio, nie. Zabito ją w nocy. Oszalałaś. To niemożliwe. Moja siostra nie mogła umrzeć. To prawda. To pewnie sprawka kobiety Judasza. To ona zabiła moją siostrę. Ale dlaczego mówisz, że to ona? Skąd wiesz, że to kobieta Judasz? Bo wiem, pani Lauro. Wiem i wszyscy wiedzą, że to ona zabija. Co się dzieje? Byłem na parceli i usłyszałem jakieś plotki. Ktoś zabił Peter Sita i jedną z sióstr Morocha. A o czym Altagracia rozmawia z policją? Przepytują ją, bo niespodziewanie pojawiła się w piwnicach, gdzie popełniono morderstwo. Boję się, że zrzucą winę na nią. Obwinią ją? Więc to prawda, że oni nie żyją? Ale dwa trupy to dwa trupy. Ta kobieta jednak zabija. Proszę mi powiedzieć, jak pani tu weszła? Tak jak wszyscy, drzwiami, potem korytarzem, aż doszłam do piwnicy. Proszę pamiętać, że ja się tu wychowałem. Wiem, ale proszę mi opisać drogę. Tak jak i teraz, gdy przyszłam, spotkałam córkę Ricardy i tego dziennikarza. Ale rozumiem, że pani tu dawno nie była. To prawda, ale to się zmieni. Bo zdecydowałam, że teraz ja dopilnuję tego, co należy do mnie. Ale tam jest budka z ochroną. Jak to się stało, że nie została pani zatrzymana?
Mnie nikt nie powstrzyma. Boją się mnie. Wchodzę, gdzie mi się żywnie podoba. Skończył pan już swoje przesłuchanie? Mam jeszcze dużo pracy. Nie, mój panie. Nie zawróci mi pan w głowie swoimi gadkami. Co pan robił w moich piwnicach? Przyszedłem w związku z tym, że dzieciaki zostały tu zamknięte. A kto panu pozwolił tu wejść? Cordelia zaoferowała się, że będzie mi towarzyszyć. I wtedy natknęliśmy się na ciała i nagle pojawiła się Altagracia. Proszę opuścić moją posiadłość. Posłuchaj, Weissman, dam ci dobrą radę. Sam nie poradzi sobie pan z Altagracją. Ona znowu zaczęła zabijać. Poważnie? Ostatni raz proszę, niech pan stąd wyjdzie. Potrzebna jest panu moja pomoc, by wsadzić Altagrację do więzienia na zawsze. Co pan na to? Chwileczkę. Zabrali już ciała i szukają śladów, które wskazywałyby na Altagrację. To nieprawdopodobne. Nie mogą znowu jej o to podejrzewać. Jeśli idziesz do winnicy, to ja idę z tobą. Ty trzymaj się z dala od wszystkiego. Zabraniam ci chodzić do winnicy. Niech Bóg ma cię w opiece. Nie układam się z ludźmi takimi jak pan. Nie interesuje mnie pańskie polowanie. Tym niech zajmie się policja. Żegnam. Hasta luego. Ona przysięgła, że się zemści. Mam to na kasecie. Właśnie zaczęła to robić. Musisz wzmocnić ochronę firmy. Boję się. Musisz wysłać Altagrację do więzienia. Dlaczego miałaby zabijać tych dwoje? Co oni takiego wiedzieli? Czego szukali w piwnicach? Policji płacą, by się tego dowiedzieli. Ty zajmij się bezpieczeństwem firmy. Boże, ta kobieta chce nas zabić. Daj mi spokój. Nie mów tak do mnie. Co pani robi? To są dowody rzeczowe. Przepraszam, panie inspektorze. Boże, teraz pewnie są na nich moje odciski i... Mogą panowie pomyśleć, że mam z tym coś wspólnego, że to ja ich zabiłam. Jeśli Altagracia zabiła Petersita i Morocze, to dlaczego? Przecież oni nie mieli z nią nic wspólnego. Ale pracowali w winnicy. Gdy Peter spadł ze schodów, widział, że kobieta go z nich zepchnęła. Pewnie go zabiła, by jej nie rozpoznał. Nie. Peter mówił, że widział kobietę w ślubnej sukni z twarzą kostuchy. Nie znaczy to, że była to Altagracia. Wiem, że to twoja ciotka, ale to ona jest kobietą Judaszem. Poza tym, co robiła w winnicach? Sama powiedz. Z tym się zgadzam. A jeśli ksiądz chciał mi coś powiedzieć, to pewnie to, że właśnie ktoś ich morduje. Jasne, musimy sprawdzić, o której zginęli i czy to ta sama godzina, o której widziałaś księdza. U
Chyba pan nie wierzy, że to ja ich zabiłam. Proszę już niczego nie dotykać. Oczywiście, obiecuję. To straszne, co się wydarzyło. A czy panowie myślą, że zrobiła to kobieta Judasz? Nie wiemy. To ja już sobie pójdę. Dlaczego nie zeszłaś mnie szukać? No bo widzisz, ja chcę być twoją mamą przez długie lata. O czym ty mówisz? Jak to o czym? Gdybym ja tam zeszła, to pewnie byłabym kolejną ofiarą kobiety Judasza. Ty się nie zmienisz. Ale ważne, że obie jesteśmy całe, mamusiu. Proszę wybaczyć, ale muszę zadać pani kilka pytań. Mnie? Dlaczego? Przecież ja nic nie zrobiłam. Jestem czysta, więcej, jestem niczym święta. Nie pani, pani córce. Mnie? Tak, przecież to pani znalazła ciała. Chodźmy więc, zaraz, chwileczkę. Jako jej matka chcę być obecna przy przesłuchaniu. Pan jest mężczyzną, panie Kalisto. A ona jest jeszcze niewinną istotą. Mamo! Teraz zaciera pani ślady. Proszę wybaczyć, inspektorze, to wszystko z tych nerwów. Wtedy zawsze jem cukierki. Mogę panią oskarżyć o utrudnianie śledztwa. Przepraszam, że ta pani przeszkadza wam w pracy. Marino, chodźmy. Pozwólmy policji pracować. Oczywiście, jestem taka zdenerwowana, Ernesto. Nie wiem dlaczego, ale boję się, że moja siostra maczała w tym palce. Bo wszystko na nią wskazuje. Nie mogę uwierzyć, że to mówisz. Co Altagracia zyskałaby na śmierci tych dwojga? Nie wiem, Ernesto. Ona pewnie robiła tu coś złego. I oni ją na tym przyłapali. Wtedy nie miała wyjścia i zabiła ich. Czy Petersito mówił ci, co zobaczył w piwnicy? Tak. Mówił, że tej nocy, gdy byliśmy tam zamknięci, widział kobietę Judasza, że chciała go zabić. Na co pan czeka, Kalisto? Trzeba szybko aresztować Altagrację. Tę morderczynię, ona jest kobietą Judaszem, proszę ją aresztować. Na Boga, nie mogę kogoś aresztować bez dowodów. Ja na razie nic nie mam przeciw Altagracji del Toro. A Petersito i Morocha? Czy to nie są dowody? A może pan czeka, aż Altagracia sama prześle je panu pocztą? Policja już wszystkim się zajęła. To znaczy, że my nic nie zrobimy? Owszem, firma zaopiekuje się rodzinami i wesprze je finansowo. Przecież wszyscy wiemy, kto za tym stoi. Tak? To może mnie oświecisz. Wszyscy wiemy, kto ich zabił. Trzeba aresztować Altagrację i to natychmiast. A za co tym razem, Ludovico? Co ja takiego zrobiłam? Nie może pani wejść, dopóki nie skończymy. Jak to nie mogę? Ja tu pracuję. Proszę poczekać. Kończymy. Co wy robicie?
Zgaście te światła, zepsujecie wino. Przecież my go nie ruszamy, my zbieramy dowody. Tak? To musi pan wiedzieć, że światło szkodzi winu, a jeśli pan przesuwa beczki albo zmienia temperaturę, to też może je pan zepsuć. Lauro, zostaw. Panowie tylko wykonują swoją pracę. Szukają dowodów, to wszystko. Tak? A o jakich dowodach ty mówisz? Bo jeśli chodzi o odciski palców, to jest ich tu pełno. Moich również. Ja tu pracuję, to moje beczki, moje wino. Masz jakieś dowody? No, o tym... podwójnym morderstwie? Nie, ale skoro ty zabiłaś księdza, to... Już rozmawiałam z policją i powiedziałam, po co tu przyszłam. Ty też wiesz. Wyjaśniłam ci to. Owszem, powiedziałaś, że chcesz przejąć kontrolę nad wszystkim, ale to na razie niemożliwe. Chcę wszystko kontrolować. Dlatego chcę natychmiast dostać gabinet. Będę tu przychodzić i dbać sama o swoje interesy. Tak? Doprowadzisz nas do ruiny. Powstrzymaj swój język, tato. Ja ci we wszystkim pomogę, Altagracio. Powiedz temu szczurowi, żeby się zamknął. To co, Weissman? Co ty na to? W porządku. Zgadzam się. Zgadzasz się. Masz tupet. Ale to się zmieni, gdy wygaśnie umowa. Więc zacznijcie już szukać nowej pracy, bo tego dnia wywalę was na bruk. Jeśli dożyjemy tego dnia, skoro już zabiłaś dwoje ludzi. Daj spokój, Ludovico. Tata miał rację, mówiąc, że jesteś osłem. Nie jestem osłem. I nie zgadzam się, byś tu pracowała, bo ty znowu zaczęłaś zabijać. Nie wkurzaj mnie. Chodźmy stąd. Cześć. Co się właściwie stało? Dobrze się czujesz? Zadusili ich. Zadusili. Dasz wiarę? Na Petersita spadły beczki z winem i połamały mu nogi, a potem ich uduszono. Co? Tak, jest tam policja i przepytują wszystkich. A co tu się wydarzyło? Widziałaś księdza i co? Boże, my... To jest Mikaela i ja nie, ale ona tak. Zgasły światła i otworzyło się okno. A potem widziałyśmy zwiędłe kwiaty. Ale czy ten ksiądz wie, kim jest kobieta Judasz? Nie wiem. Jeśli wie, to mi tego nie powiedział. Czy to Altagracia, czy też inna kobieta? A co pani tu robi, pani Huaco? Opracowanie wersji polskiej i Studio Company. Tekst Michał Marodan, czytał Marek Lelek.